Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. W dobie wielu portali społecznościowych dzielenie się zdjęciami z przyjaciółmi to niemalże codzienność. Nie trzeba mieć jednak wypasionego sprzętu, aby fotki wzbudzały ogólny zachwyt. Zobaczcie kilka patentów, które pozwolą Wam uatrakcyjnić galerię zdjęć. Wielu fotografów wykorzystuje różne triki po to, aby ich zdjęcia były unikatowe. Ja dzisiaj pokażę Wam prostą rzecz, dzięki której Wasze fotki będą naprawdę kozackie. Zobaczcie! Na początku dorysowuję obiektyw na kawałku Bristolu. Następnie wycinam naszkicowane kółka i rysuję w środku różne wzorki. Je również wycinam, a gotowe nakładki umieszczam w obiektywie. Pozostało już tylko cyknąć fotkę i gotowe. Jak sami zaraz zobaczycie, wystarczy dosłownie kawałek papieru, aby uzyskać na zdjęciu niesamowity efekt. Sami tego spróbujcie. Dziś pokażę Wam ciekawy, a zarazem bardzo prosty efekt i będzie to wielokrotna ekspozycja, której historia sięga już aparatów analogowych. W menu aparatu fotograficznego wyszukuję opcji wielokrotnej ekspozycji. Teraz włączam ją, ustawiam dwa zdjęcia i biorę się do roboty. Wystarczy zrobić dwa zdjęcia różnych obiektów, a aparat resztę zrobi za nas. Połączy ze sobą dwa obrazy. Zobaczcie moje dzieła. Jak widzieliście, zdjęcia wyglądają jakby były wyjęte prosto z Photoshopa, a tak naprawdę ich wykonanie jest banalne, a efekt zależy od naszej kreatywności. Zazwyczaj odwiedzając różne ciekawe miejsca, od razu chcemy uwieczyć się na fotce. Warto w tym przypadku sięgnąć po jeden z trybów aparatu w telefonie, który pozwoli nam na wykonanie niecodziennej kompozycji. Sami zobaczcie. Najpierw wybieram tryb panoramy, po czym uwieczniam na zdjęciu wybrany fragment krajobrazu. Następnie instaluję jedną z darmowych apek do generowania małych planet ze zdjęć i odnajduję wcześniej utworzoną fotkę. Pozostało już tylko dostosować jej wygląd przy pomocy dosłownie kilku prostych suwaków i zapisać całość w galerii. Po zaledwie kilku sekundach pracy uzyskamy ciekawy efekt. W ten sposób zawsze zachowacie oryginalne zdjęcie z wakacji, a przy okazji stworzycie małą planetę danej miejscowości. Myślę, że to ciekawy patent na niecodzienną galerię zdjęć. W epoce kamer i aparatów cyfrowych trzaskamy ogromne ilości zdjęć i często fotografujemy jeden obiekt wiele razy. Ale aby utrwalić coś w ciekawy sposób, to proponuję zastosować efekt o nazwie hyperlapse. Ten sposób jest bardzo prosty, ale czasochłonny. Wystarczy skupić się na jednym obiekcie i po każdym zdjęciu przesuwać statyw z aparatem o nieduży kawałek. Możecie poruszać się zarówno do przodu, jak i na boki, a ilość zdjęć, jaką należy zrobić, można w przybliżeniu określić wzorem. Przykładowo, jeśli chcecie zrobić 10-sekundowy materiał w 25 klatkach na dystansie powiedzmy 14 metrów, to potrzebujecie 250 zdjęć i każde z nich powinno być zrobione co około 5-6 cm. Innym sposobem na uzyskanie tego efektu jest ustawienie na kamerce timelapse'a ze zdjęć i płynne poruszanie się w kierunku fotografowanego obiektu. Po wykonaniu zdjęć wystarczy je złożyć w całość w dowolnym darmowym programie do edycji wideo. Jak wiadomo, takie efekty trzeba opanować i się ich nauczyć. Ale pamiętajcie, że każda kolejna próba będzie powodować, że Wasze produkcje będą coraz lepsze i coraz bardziej profesjonalne. Tak jak przykładowo ta, załączona na filmie. Chłopaki w poprzednich sposobach trochę się napracowali, a ja w swoim stylu pokażę Wam, jak osiągnąć coś fajnego. No i oczywiście nie napracować się przy tym. Jak widzicie, jestem przy stanowisku pracy Gonza. Gonza, pomachaj, proszę wszystkim. I co? Jest tu niesamowity syf. Nie uwierzycie, ale zaraz z tego miejsca zrobię profesjonalne albo półprofesjonalne studium fotograficzne, dzięki któremu przedmioty, na przykład, które przeznaczycie na sprzedaż na portalach aukcyjnych, będą wyglądały jak cud malina. Oglądajcie. Kroki są bardzo proste. Na komputerze odpalamy w przeglądarce tapetę, wpisujemy wallpaper albo background, wyskakują nam piękne obrazki. I teraz pod monitor używamy czegoś jako podkładkę, a na tą podkładkę używamy drugiej podkładki. W moim przypadku będzie to zwyczajna teczka. Fajnie, jakby miała świecące obicie. Dosuwamy do monitora i teraz uwaga, najprostsza sprawa.
załóżmy, że sprzedaję ten oto hipernowy obiektyw. Ustawiam sobie go pięknie na mojej konstrukcji. O, najlepiej jakby się nie kręcił, więc coś małego dobrze podłożyć. Ja skorzystam z monety. Hopla. No i teraz uwaga. Sprzęt. Zwyczajny telefon. Zobaczcie, dzieje się cała magia. Hopla. Ustawiam sobie kadr, który mnie interesuje. Sryk. Pach. Uwierzcie mi, jak sami widzieliście, w mega syfie przy użyciu kilku elementów i dosłownie w 3 minuty stworzyłem mega fajne miejsce do fotografii. Zobaczcie zdjęcia z naszej pseudosesji. Kolejny odcinek jest już za nami. Pamiętajcie, że robiąc fotki liczy się głównie pomysł, bez którego nie pomoże Wam nawet najlepszy sprzęt. Oczywiście swoimi pomysłami możecie z nami się podzielić na facebookowej grupie Bejcownicy z 5 sposobów na którą już teraz serdecznie Was zapraszam. Nie zapomnijcie też odwiedzić naszego Instagrama, na którym jeszcze przez tydzień trwa konkurs. Do zgarnięcia jest wypasiony zestaw do wirtualnej rzeczywistości, więc jest o co powalczyć. Trzymajcie się!